Gospodyń Wiejskich w Bytowie. Dzisiejszy turniej poprowadzi Małgorzata Kurczyk oraz Alicja Staciwa. Witam serdecznie zebranych gości, witam koła gospodyń wiejskich i zapraszam na scenę organizatorów. Pana Kazimierza Kulasa, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bytowie. Pana Leszka Waszkiewicza, starostę, zapraszam bardzo, bytowskiego. I pana Jacka Czapiewskiego, zastępcę burmistrza w Bytowie. I oddaję głos państwu i proszę o rozpoczęcie konkursu. Szanowni państwo, bardzo miło mi, że tak wielu was się zebrało, żeby podziwiać wspaniałe panie z kół gospodarstw, gospodyń wiejskich z całego powiatu. Mamy 4 rywalizujące koła oraz 5 koło, które dzisiaj robi za gwiazdy. To są ubiegłoroczne zwycięszczynie świeżowianki ze Świeżęta w gminie Miasto. Kibiców jest dużo, zabawa więc będzie na pewno fajna. Wszyscy będziemy dopingować panie. One też są trochę zestresowane, także przywitajmy ich wszystkie brawami. Brawo, żeby zeszło z nich napięcie. One już pierwsze konkurencje mają za sobą. Jury, które tam siedzi, już dokonało niektórych ocen. A ja myślę, że za chwilę wypowiemy to magiczne słowo, że konkurs kół gospodarstw wiejskich uważamy za otwarty. Wielki konkurs. Ja myślę, że tutaj starosta Leszek mówi, że stres. Patrzysz po tych krytych dziewczynach, ja nie sądzę, że są zestresowane. One czekają pełne werwy do już tych konkurencji. Jak najbardziej wszystkim życzymy także od burmistrza Ryszarda Sylki wielkie życzenia, aby tutaj ten konkurs przebiegał jak najbardziej wesoło przede wszystkim i z dużymi emocjami. No, myślę, że ten czwarty konkurs to nie jest konkurs ostatni. Tutaj panie z ODR-u na pewno żyją tym, aby ten konkurs trwał jeszcze wiele lat, tak? Także tak trzymać ostro do przodu. Dzień dobry państwu. W tegorocznym konkursie to 4 koła startują, także 3, można powiedzieć, zaprawione w tej turniejowej rywalizacji. Debiutujące koło KGW Trzygatkowa. Serdecznie wszystkich witamy. Także witamy wszystkich zaproszonych gości. Jest nam bardzo miło. Witam pana Leona Wnuk-Libińskiego, reprezentującego Pomorską Izbę Rolniczą. Witam pana kierownika Biura Powiatowego Armii, pana Marka Sidak. Bardzo proszę. Witam też akurat pana kierownika placówki terenowej KRUS, pana Krzysztofa Sławskiego. Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Bytowie reprezentuje dziś pani Bożena Orłowska. Bardzo serdecznie witam. Witamy gospodarza dzisiejszego obiektu, panią dyrektor Annę Dorwalacką, którego gościmy po raz czwarty w tym roku. Bardzo serdecznie witamy wójta gminy Parchowo Andrzeja Dołomskiego, przewodniczącego rady gminy pana Andrzeja Kurkowskiego. Bardzo witam wójta gminy Studzienice, pana Bogdana Ryś. Witam pana Artura Kobielę, przewodniczącego rady gminy Studzienice. Witam pana wójta Jana Klasę, gmina Czarna Dąbrówka. Witam pana wicestarostę powiatu bytowskiego, pana Zbigniewa Batko z małżonką. Witam panią naczelnik Wydziału Rolnictwa, Wydziału Starostwa Powiatowego, panią Małgorzatę Zielonkę.
Witam pana wójta Lewi-Kierdolskiego, gmina Tuchowie. Bardzo serdecznie witamy. Witam dyrektora Bytowskiego Centrum Kultury, zarazem członka jury, pana Mariana Gospodarka. Oczywiście jury przewodniczy w tym roku pani kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Podr Lubań, pani Bożena Barbara Dietrich. Bardzo serdecznie witam. Witam też całe grono pomocne nam akurat, jeśli chodzi o koleżeństwo z pododdziału z Słupsk, panią prowadzącą Małgosię, panią Alicję i pana Pawła Domagała. Bardzo serdecznie witam. Chciałabym teraz przedstawić koła biorące udział w czwartym powiatowym turnieju KGW w Bytowie, jak to pan starosta powiedział, koło gospodyń wielkich, bo to są małe kobiety o wielkim sercu. I tak, z numerem 1, koło gospodyń wielkich Kłączno, gmina Skrzydłice. Przewodnicząca pani Maria Pepińska. Koło numer 2, KGW Rozdy, gmina Czarna Dąbrówka. Przewodnicząca Maria pani Kłączno. Koło gospodyń wielkich Przewodnicząca pani Danuta Grzynkowska. Oraz koło z numerem 4. Przewiatowa, gmina Tuchowie. Przewodnicząca pani Ewelina Lew-Kiedrowska. Przedstawię skład komisji oceniającej nasze zmagania naszych pań. Przewodniczącą jest pani Barbara Dietrich, kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Witamy. I członkowie, pan Marian Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie. Pani Alicja Tomkowska, przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich Świeżynko, gmina Miasto. Pani Alina Berechowska, dziennikarka Kuriera Bytowskiego, redakcja w Bytowie. I pani Edyta Schutenberg, audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Bytowie. Pragniemy również poinformować, że patronat medialny nad czwartym powiatowym turniejem kół gospodyń wiejskich w Bytowie objął Kurier Bytowski, Radio Weekend, Telewizja Bytowska. Sponsorami dzisiejszego turnieju są Nadleśnictwo Bytów, Nadleśnictwo Lipusz, Nadleśnictwo Miastko, Bank Spółdzielczy w Bytowie, Pomorska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnej, wójt gminy Czarna Dąbrówka, wójt gminy Studzienice, wójt gminy Parchowo oraz wójt gminy Tuchowie. Gorące oklaski. Proszę państwa, oto konkurencje dzisiejszego turnieju. Pierwszą konkurencję mamy już za sobą. Jest to konkurencja kulinarna, ciasto z owocami. Ciasta zostały już ocenione przez komisję konkursową. Koła gospodyń wiejskich przygotowały swoje ciasta, które tutaj były wystawione na stolikach. Jeśli chodzi o konkurencję drugą, edukacyjną, w tym roku została zatytułowana Pokolenia. Ocenie konkursowej podlegała plansza tematyczna przygotowana przez koła gospodyń. Jury dokonało już przeglądu prac, a publiczność i gości podczas przerwy zapraszamy na podziwianie prac wykonanych z wielkim profesjonalizmem i niewątpliwie również poczuciem humoru. To już w takim tempie przeszliśmy do trzeciej konkurencji, ale teraz właściwie zaczyna się zabawa. Proszę państwa, trzecia konkurencja to moda, kreacja, inspiracja. Jedna modelka z każdego koła gospodyń wiejskich zaprezentuje się na wybiegu przez około pół minuty do muzyki przygotowanej przez organizatorów. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek.
Będę prosiła teraz kolejno koła o zaprezentowanie swojej mody. I zapraszam jako pierwsze koło gospodyń wiejskich z Kłączna. Zapraszam.
Szczytyniw, członkinie koła gospodyń wiejskich z Gołczewa, która zabawi nas krótkim monologiem. Dzień dobry Państwu. Ja mam problem, bo ja będę mówiła kawały, ale nie wiem, czy po kaszubsku je mówić, czy po polsku. Bo nie wszyscy rozumieją kaszubski, chyba po polsku, tak? Ale ja mam podgląd na tytuły, nie? Była pewna rodzina, która miała dużo dzieci, było, nie? W tej rodzinie. I teraz żona mówi, no mężu, ty musisz coś zrobić, żeby tych dzieci tyle nie było, nie? Co rok to prorok, no co by tu zrobić? No idź do księdza i księdza się spytaj, nie? Co by zrobić, żeby nie było ich więcej już? No i ten chłop poszedł do księdza, wraca i ona mówi, no i co ksiądz ci powiedział? A wiesz co, ksiądz mi mówił, że ja mam iść spać na siano. A żona mówi, chłopie, jakby to miało pomóc, ja idę z tobą. Idzie stara babcia przez las i spotyka ją taki młody leśniczy, i mówi, babciu, a babcia się nie boi tak sama przez las iść? Nie, a kogo ja bym się miała bać? No jakby babcia kto zgwałcił? A ona mówi, jeny synku, jakby to był taki dobry, ja by dalej nie szła. Nauczycielka w szkole dzieciom zadała takie pytanie, czy ktoś wie, skąd się biorą dzieci? No nikt nie wiedział. No przyjdziecie do domu, spytacie się rodziców i jutro mi powiecie w szkole. No dobrze. Mały Jasiu przychodzi do domu. Mama, pani nam kazała się spytać, skąd się biorą dzieci. A ja nie wiem. No to nie jest problem. No ona z książki wycięła bociana i mówi, włóż sobie go do kieszeni, jak pani będzie pytać, to pokażesz tego bociana, nie? No i on zadowolony idzie do szkoły, a pani mówi, no i co, wiecie skąd się biorą dzieci? A on wkłada rękę do kieszeni i mówi, pokazać? Pokazać? Nie, nie, Jasiu, ja wiem, ty wiesz. Siedzi baca na pieńku i widzi Maryśka idzie, nie? I woła, Maryśka, chodź tu do mnie, pogadamy. Nie mogę, bo muszę iść do kościoła. No ale do kościoła pójdziesz później, jutro pójdziesz. Nie, ja muszę iść dzisiaj. No dobra, no musisz, to musisz. No ale patrzy, za chwilę ona wraca, nie? No co się stało? Ona mówi, wiesz ty co, baco, ja tak se myślę, że kościół stoi i stać będzie, a z tobą to różnie bywało. Chodzi ksiądz po kolędzie. I gospodyni nie miała święconej wody. No i poszła do sąsiadki pożyczyć. No i w tym czasie ksiądz prosi taką małą dziewczynkę, żeby coś mu dała do picia, nie? A ona mówi, a może być wino domowej roboty? I o, może być. No i przyniosła mu w takim topie dużym tego wina. No i ksiądz trochę posmakował, mówi, o dobre, nie? A dużo tego zostało jeszcze. A ta dziewczynka mówi, no jak w zeszłym tygodniu w beczce był szczur utopiony, to mama weszła, żeby go wyciągnąć, to jej sięgało po kolana. A ksiądz z wrażenia rzucił ten top na podłogę, a dziewczynka mówi, co ksiądz narobił, teraz dziadek nie będzie miał się w co wysikać. Siedzą chłopcy na ławce i wołają Kaśkę. Kaśka, chodź do nas, pogadamy. Nie idę do was. No czemu? No bo wy coś wtedy będziecie ode mnie chcieli? Nie, no nic nie będziemy chcieli, tylko chodź. A jak wy nic nie będziecie chcieli, to po co ja mam iść? Było dwóch kolegów. Oni chodzili na jachtę, na dziki, nie? Mieli strzelby. No ale z tym trafieniem to tak różnie bywało, nie? No i raz idą,
idzie dzik, jo, strzelił jeden, strzelił drugi, strzelił. Dzik się przestraszył, uciekł Egon Weston. No i teraz oni się sprzeczają, kto to ustrzelił tego dzika, nie ten ogon. Ten mówi, to jest mój ogon, a ten mówi, to jest mój ogon. No, nie mogli tego rozstrzygnąć. No, ale idziemy tam do znajomego, on będzie wiedział. Tam w sklepie, ten sklepowy, on się zna, on też ma strzelbę, on będzie wiedział, kogo to jest ogon. No i wchodzą do tego sklepu i mówią, ten mówi, to jest mój ogon, a ten mówi, to jest mój ogon. No i na to weszła tego jednego żona i ona wzięła ten ogon w rękę, ona mówi, chłopie, ty się nie sprzeczaj, bo to nie jest twój ogon. Pani w szkole dzieciom zadała takie zadanie, mieli zrobić wypracowanie, matka jest tylko jedna. No i mały Jasiu przychodzi na drugi dzień, czyta wypracowanie. Wczoraj u nas, ja nie czytam tego. Wczoraj u nas byli goście. Mama kazała mi iść do lodówki i przynieść dwie butelki wódki. Otwieram, patrzę i wołam. Matka jest tylko jedna, drugą ktoś wypił. Jasiu, czemu ty nie byłeś w szkole dwa dni? No, bo byłem chory. No, ale dwa dni, jeden dzień, a drugi dzień? No, drugi dzień... nie. Przepraszam, pomyliłam się, bo to były dwa prawie równe, bo musiałem iść z kozą do capa, nie? Nie byłem w szkole, no ale a to tata nie mógł zrobić. Nie, to musiał być cap. Było sobie trzech kolegów, Stachu, Gustaw i Hubert. I wygrali w jakiejś grze podróż gdzieś tam do jakichś dzikich krajów. No i teraz ten, co miał z nimi jechać, mówi, ale wy nie możecie mieć takich polskich imion, muszą być zmienione. Stachu, ty będziesz się nazywał Suj, Gustaw, ty się będziesz nazywał Guj, a Hubert mówi, to jedźcie sami, to ja już nie jadę. Dziękuję. Przepraszam za pomyłkę. Pani Ireno. Dziękowaniu kwiatki i drobny upominek. Proszę Państwa, przed nami czwarta konkurencja, piosenka kabaretowa z inscenizacją pod tytułem Jak nie my, to kto? Koła będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne. Każde koło gospodyń wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę i jednocześnie przedstawi inscenizację teatralną do własnego podkładu muzycznego. Czas trwania występu 3 minuty. Zapraszam do siebie przedstawicielkę koła gospodyń Kłączno. Draka. Hej, ha, 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 takie życie, no i cóż. Hej, ha, 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 taka fajna była draka. Hej, ha, 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 takie życie, no i cóż.
obił dom. W studzienicach stanął w obił dom. Wiecie, jedzie straż pożarna, ogień trwa. Szuka, kogo radę sobie da. Hydran suchy, żadnej wody nie ma w nim, a tu jara się i wali dym. Ta ta ra 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 ta 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 ta.
brawa ta kłączna. Brawo, brawo, dziękujemy serdecznie. Przed nami występ koła gospodyń Rokity. Serdecznie Rokitą. Przed nami występ koła gospodyń wiejskich Gołczewo. Chwileczkę, tak? Zmienił, bo teraz będzie w kolejności występowało trzewiatko, a Gołczewo na spokojnie się przygotuje. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerwów las, przed ekran dziś zapraszam do was. Uwaga, Smerwy, zbliża się niebezpieczeństwo! Chwyjcie się, pogarkamy! Jak nie cierpię Smerwu! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz się dziewa, nie kominka, i co się ludziom bać! Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smerwu raz, przez ekran dziś zaprasza pan! I teraz włączcie się, pokręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film!
Wszyscy chyba poczuliśmy się jak w bajce. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Proszę Państwa, to była niestety już ostatnia konkurencja. Dziękujemy wszystkim paniom za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, no i niewątpliwie poczucie humoru, którego dzisiaj z pewnością nie zabrakło. Ale zanim szanowne jury uda się na narady, zapraszam tutaj na scenę zwycięskie koło z ubiegłego roku, Koło Gospodyń Świeżynko. Polski i z różnych stron świata, tutaj na Pomorzu właśnie, zaprezentujemy Państwu w pigułce przegląd folkloru ogólnonarodowego. Pozwólcie Państwo, wy wiecie, kto to są Kaszubi. Kaszubi to są ci górale, którzy nie zdążyli do Ameryki wypłynąć. W związku z tym sięgniemy do korzeni kaszubskich, do górali. Hello, hello, Helenko, i o kości się pasie. Hello, Helenko, idzie dysk, idzie dysk, idzie sikawica. Czy to jest to, co mówili uczyć się? Skupić
na stołu długi łatwo oszukać. Śmiech przed nami biegnie i wita i drze. Już późno, a nam się wcale nie chce spać. Wysoka północ, cyganówka nie wita nas. Życzę wino, dał chmurnie mi smutny dach. Czerwone wino, będziemy sączyć aż do dna. Przewodniczącą komisji panią Barbarę Dietrich i proszę o ogłoszenie wyników konkursu. Gorące brawa dla pani przewodniczącej i całej komisji, która zmagała się dzisiaj z wyborem laureatów dzisiejszego 4. powiatowego turnieju kół gospodyń wiejskich. Oddajemy mikrofon pani przewodniczącej. Szanowni państwo, to wcale nie było proste. Jak co roku, zadanie, które ciąży na komisji, nigdy nie jest proste. Odczucia drugiej strony prawdopodobnie są inne niż tej, która na to patrzy. Powiem tylko jedno, że zachwyciłyście mnie, panie, całą komisję. Zachwyciłyście wszystkie panie swoimi występami, swoim przygotowaniem, odwagą, przede wszystkim zabawą. Proszę traktować
ten turniej jako zabawę. Mówimy, że turniej edukuje, bo to prawda. Te dwie pierwsze konkurencje mają za zadanie edukować. Czym jest produkt tradycyjny, tablica, sięgamy do korzeni. Natomiast pozostałe trzy, jak wiemy wszyscy, mają bawić. I bawią. Ubawiliśmy się wszyscy doskonale. Trudne, bardzo trudne zadanie. Wiadomo, że konkurs, w konkursie wygrywa jeden zespół. W przypadku kół gospodyń, no wygrywa jeden zespół. Nie ma inaczej. I to jest przykre. No i chciałabym powiedzieć, że organizatorzy powinni zrobić coś, żeby nagród było więcej, albo Grand Prix było więcej. Żarty na bok. Wiadomo, że zwycięskie koło będzie brało udział w turnieju wojewódzkim. Myślę tyle. Bardzo dziękuję. Oddaję głos pani. Tak. Proszę państwa, teraz podsumowanie pierwszej konkurencji. Konkurencja, która była pod nazwą kulinarna, ciasto z owocami, i zwyciężyło koło gospodyń Trzebiatkowo. Brawo! Proszę państwa, dla koła nagrody ufundowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W imieniu agencji wręczy pan Marek Sildak, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bytowie. Bardzo prosimy koło. Proszę wystąpić panie z koła Trzebiatkowa, żeby było wiadomo, kto to jest. Pamiątkowy dyplom wręczy pan Kazimierz Kulas, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bytowie. Gorące brawa. Nagrodę proszę zostać, jeszcze mamy nagrody. Nadleśnictwo Bytów i w imieniu Nadleśnictwa pani Małgorzata Zielonka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska ze Starostwa Powiatowego, wręczy panią nagrody. Jeszcze nagrodę ufundowało oczywiście Nadleśnictwo Lipusz i pan Kazimierz Kulas wręcza nagrody. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję. Gorące brawa. Gorące brawa. Jeszcze raz dziękujemy paniom. Laureatów drugiej konkurencji oddaję tutaj mikrofon pani przewodniczącej. No i zaczynają się schody. Ale jakoś trzeba było wybrnąć. Proszę państwa, w kategorii tablica pod hasłem, przebiegająca w tym roku pod hasłem pokolenie, przyznaliśmy dla koła gospodyń wiejskich Rokity. Brawo! Prosimy o wystąpienie przedstawicieli. Nagrodę w tej konkurencji ufundowało Nadleśnictwo Miastko. O wręczenie prosimy panią Małgorzatkę Zielonkę, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym. Kolejnym sponsorem jest Nadleśnictwo Lipusz. O wręczenie nagrody prosimy pana Kazimierza Kulas. Bank Spółdzielczy to trzeci sponsor w tej konkurencji. O wręczenie nagrody prosimy naszą koleżankę Bogusię Paszy. Gorące brawa. Brawa, gratulujemy serdecznie panią. I proszę państwa, podsumowanie trzeciej konkurencji. Moda, kreacja, inspiracja. I w tej konkurencji zwyciężyło... W tej konkurencji zwyciężyło koło gospodyń wiejskich Skłączna. Skłączna. Zapraszamy panie bliżej. Zapraszamy tutaj bliżej. I nagrodę dla pani ufundowało Nadleśnictwo Lipusz. W imieniu Nadleśnictwa nagrodę wręcza pani Małgorzata Zielonka. Bardzo prosimy. Dyplom pan Kazimierz Kulas. Nagrodę również dla pani ufundował Bank Spółdzielczy. Wręczy tutaj tę nagrodę pani Bogusia Paszylk. I Nadleśnictwo Miastko. Pan Kazimierz Kulas jeszcze. Czy już wręczone zostało, tak? Gratulujemy serdecznie. Kolejną konkurencją jest konkurencja wokalna.
No i tu mogło być tylko gorzej. Już właściwie od tej konkurencji, która już była, gorzej dla komisji. Bo tutaj pokazałyście panie swoją kreatywność właściwie na każdym kroku. Pokazałyście, że można, że wam się chce, że potraficie to zrobić doskonale, ale ktoś musiał wygrać. W tej konkurencji zapraszamy na scenę Gołczewą. Nagrodę w konkurencji piosenka kabaretowa z inscenizacją pod tytułem Jak nie my, to kto? Ufundowała Agencja Nieruchomości Rolnej. Pana Zygmunta Mrozek-Liszczyńskiego prosimy o wręczenie nagrody. Kolejnym sponsorem jest Nadleśnictwo Lipisz. O wręczenie prosimy po raz kolejny panią Małgorzatę Zielonkę. Bank Spółdzielczy również ufundował nagrodę. O wręczenie prosimy panią Bogumiłę Paszyk. Gratulujemy serdecznie i zapraszamy na scenę ostatnią zwyciężczynię, czy też zwycięski zespół w kategorii taneczna. I powiedziałabym, no kto? Ponownie zapraszamy Koło Gospodyń Wiejskich Gołczewo. W tej kategorii nagrody ufundowała Izba Rolnicza i w imieniu Izby Rolniczej wręczy nagrodę pan Leon Wnuk-Lipiński. Poprosimy. Również nagrodę ufundował Bank PKO z Bytowa. I dyplom też już jest dany, tak? Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy. Proszę Dziękujemy Państwa, bardzo. Poprosimy również o wręczenie nagród wójta gminy Parchowo dla Pańska GW Gołczewo. Wójta gminy Czarna Dąbrówka dla Państwa Koła Gospodyń Wiejskich z Rokit. Wójta gminy Studzienice dla Państwa Koła Gospodyń Wiejskich w Kłącznie. I wójta gminy Tuchomie dla Państwa Koła Gospodyń Wiejskich Trzewiatkowa. Wójtom dziękujemy za nagrody. Prosimy o uroczyste wręczenie. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. O transport nagród proszę się nie martwić, bo ciężarówka stoi przed szkołą. Proszę Państwa, przed nami najważniejszy moment czwartego powiatowego turnieju kół gospodyń wiejskich w Bytowie. Za chwilę pani przewodnicząca jury ogłosi laureata Grand Prix. Dziękuję, mam swój. Laureatem Grand Prix, który pojedzie, z którym zobaczymy się 22 kwietnia w Luzinie, bo turniej wojewódzki odbywa się w Luzinie, w sali Goksiru. Będzie to koło gospodyń wiejskich w Gołczewie. Grand Prix dla Gołczewa. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy pozostałym. Oto spotkałyśmy się nie. Zaczęło wtedy się co dziać. Jak do tego doszło, nie wiem. Przyjaźń łączyła właśnie nas. Czerwony już wygrany. Działaj lokalnie, jestem bez. Szokowiny wokół siebie. Jest przez ten turniej, ten
cieszyć. Ale chciałyśmy bardzo tutaj być z wami, bawić się, ale dziękuję.